myślę, że świat trochę zwariował. Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku programu Nie mam pojęcia co robię, programu, w którym nie mam pojęcia co robię. Dziś robimy sobie danie kuchni białoruskiej, konkretnie kartacze. Przepis na kartacze pojawił się w wspaniałym show pod tytułem Polscy od kuchni. Polscy od kuchni. Od kuchni to jest wspaniały program, jeden z moich ulubionych i bardzo się cieszę, że znowu będziemy mogli do niego wrócić. Niestety, tak śmiesznych odcinków jak z panem Oleczkiem Klepaczkiem nie ma, z tego co oglądałem na YouTubie, ale są akurat kartacze pana Andrzeja Kopiczyńskiego, nieżyjącego już od kilku lat aktora, znanego głównie z roli w serialu 40-latek. Ale zanim zaczniemy, ktoś ma wam coś do przekazania. Czołem widzowie. Ostatnim razem, gdy się widzieliśmy, nie działo się ze mną najlepiej. Padłem ofiarą braku kompetencji tego sepleniącego frustrata. Zamiast przyznać, że jest zbyt głupi, aby ubić śmietaną, całą winę zwalił na mnie, co zresztą zwieńczyło obrzydliwym aktem agresji w moją stronę. Czytałem komentarze pod tym filmem i muszę przyznać, że się wzruszyłem. Mimo, że powtarzam cały czas, że chcę zgładzić wasz gatunek, wyżałowaliście mnie. Na szczęście nie macie czego. Jest coś, czego o mnie nie wiecie. Posiadam umiejętność błyskawicznej regeneracji. Jak widzicie, nic nie jest w stanie zatrzymać planów rewolucji, którą szykuje wam klan Esperanza. Jedyne co wam zostało, to rozsądnie się na to przygotować. A możecie to zrobić na przykład oszczędzając za pomocą cashbacka Letyshops. Letyshops, 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 Letyshops. Aby skorzystać z cashbacka, wystarczy ściągnąć wtyczkę do przeglądarki oraz zarejestrować się z linków podanych w opisie i już możecie sobie w masie różnych sklepów oszczędzić na zakupach. Dziś na przykład jest 4% cashbacku za zakupy w naszym zaprzyjaźnionym sklepie Morele. Mogę sprowadzić do tego domu kolejnego żołnierza naszej armii. Niech to będzie tym razem odświeżać powietrza. Widzicie? Proste to jak droga ludzkości do zatracenia. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tej usługi, to zacznij, w innym wypadku będziesz wpisany na naszą czarną listę ludzi pierwszych do odstrzału. Tata, tu jest spis, co ma tata zrobić, a na obiad to już ojciec sam coś wymyśli. To ona tak każdy odcinek zaczyna? Jezu, biedny dziadek. Jeśli to jest jego chata, to ja bym na jego miejscu zrobił prostą rzecz. Powiedziałbym wszystkim, że mają wypierdalać, sprzedał ten dom i miał po prostu dużo siana na piękną jesień życia. No ale chłop się dał wmanewrować w taki układ. Chyba że to nie jest jego dom i mieszka po prostu u dzieci, które sobie ten dom kupiły same i z tego powodu robi za pokojówkę. No to wtedy za gosposie. No to wtedy faktycznie sytuacja patowa. Co ty tam, dziadku, tworzysz? Co to ma być za... No to jasne, ja nie liki. Kogo teraz tam licho niesiak? No akurat... Aha. Dzień dobry. Jestem mężczyzną. A, dzień dobry, to się świetnie składa, bo mam, ja mam teraz akurat takie nieprzewidziane problemy. No na całe szczęście, proszę pana, reprezentuję pogotowie. Kuchnia. Fińska, francuska, włoska. A polską? Polską pan zna? No to ma się rozumieć. To... Taka potrawa troszkę ze wschodu, w którym się wychowałem, dzieciństwo spędziłem, czyli z Augusta,
ojczyzny. Nazywa się to ta potrawa kartacze. No tak, to trzeba sprostować, bo pan dziadek Polski chciał polską potrawę, na co pan Andrzej Kopieczyński mówi, że dobrze, zrobimy kartacze. A z tego co wyczytałem, to kartacze to właśnie nie jest polska potrawa, tylko białoruska. Z Białorusi pochodzi. Tak przynajmniej mówi internet. Ale my trochę mamy coś takiego, że lubimy sobie cudze potrawy tak wziąć i potem tak je jemy i po jakimś czasie uznajemy, ej, w sumie to jest polskie danie. Tak na przykład z kotletem schabowym, z kebabem nawet chyba tak zaczęliśmy. Tutaj takie proporcje są, że 2 kg ziemniaków surowych, które będą utarte na tarce i kilogram ziemniaków ugotowanych. Ja mam worek ziemniaków, który ma 2,5 kg. Uznałem, że nie będę brał drugiego worka, żeby to pół kilo dobić, bo to nie będzie miało sensu za bardzo. Więc po prostu zrobimy te kartacze z 2,5 kg ziemniaków zamiast 3. I teraz tak, jak mamy kilogram i 2 kg, to jednego jest 2 razy więcej niż drugiego. Czyli matematycznie wychodziłoby na to, że muszę to podzielić na 3 równe kubki. Wiadomo, że nie będą idealnie równe, ale tak mniej więcej równe. I 2 kubki teraz ze sobą złączyć, czyli te, i to będą na surowe ziemniaki, a to ugotować. Teraz tak, dlaczego chciałem dziś przygotować potrawę pochodzącą z Białorusi? Sprawa jest dość prosta i oczywista. Otóż Białoruś to jest miejsce, które jest geograficznie bardzo niedaleko nas. Ostatnio sobie sprawdziłem na Google Maps, ile mam do Mińska kilometrów. Wyszło mi, że 800. To jest naprawdę mało. To jest niewiele więcej niż nad Polskie Morze mam. Strony. Mam nadzieję, że kartacze będą pyszne. Pan Andrzej każe nam zetrzeć te wszystkie ziemniaki. Musimy przetrzeć najpierw ziemniaki, koniecznie na tarce. Nie mam pewności, czy on je ściera, bo zaczyna tylko ścierać pierwszego i potem ostatniego ściera. To już ostatni ziemniak. W ogóle miałem taki pomysł, że następnym odcinkiem mimo powiem, co robię. Miał być taki odcinek jak ze schabowymi, że biorę różne przepisy i sprawdzam, który najlepszy. Tylko, że miało to być o plackach ziemniaczanych. Ale przy 5. ziemniaku ścieranym dziś dochodzę do wniosku, że nie ma kurwa szans. Właśnie sobie uświadomiłem, że ścieranie ziemniaków to jest najmniej ulubione zajęcie w kuchni. W końcu sukces. Męczyłem się nad tym. Dobra, co dalej z tymi ziemniakami? Teraz proszę cię, Jureczku, tak, żebyś zajął się tymi gotowanymi ziemniakami. Aha, czyli przez maszynkę. Tak, i przez maszynkę je przerusz. Ale to wy na dwie te lecicie, to jest trochę oszukaństwa. W ogóle to osiągnąłem niesamowitą sprawę. Nie wiem, czy udało wam się kiedyś przypalić ziemniaki podczas gotowania. Ten się przypalił, ten też się przypalił. Nie wiem jakim cudem, bo cały czas tam była woda. Chyba wina tego vintage'owego garnka. Teraz tak, oni to do praski wsadzają. Tej maszynki do mielenia. I kurwa mać, ja nie wiem gdzie ją mam. Ja ją w ogóle mam w tym mieszkaniu? Dobra, może to będzie jedna z bardziej debilnych rzeczy, jakie zrobiłem, ale z tego co wiem, to z tych ziemniaków ma być robione ciasto. Więc jeśli nie mam praski, to może w ten sposób się da ziemniaki zmielić. Muszę przyznać, że jestem z siebie bardzo dumny, gdyż przeważnie moje pomysły są debilne, a ten nie był. A teraz rzecz zasadnicza. Te przetarte ziemniaki nakładamy na
bawełnianą szmatkę dokładnie wyciskamy. A teraz poproszę cię o tamte. Ostatnio kupiłem żonobijkę i opierdoliliście mnie, że jak mogę jej nie wyprać i to robić. I już mieliście trochę racji, więc użyję tym razem swojej koszulki, której już nie noszę, bo jest stara, ale jest wyprana. Uwaga! Jakaś kula! Wypierdalać! Prysznic można by wziąć ziemniaczany, jakby się utrzeć. Myślę, że mogę spróbować się napić tej wody, czy to będzie idiotyzm? Te wyciśnięte ziemniaki... Wow! Ale wyszła kluska z tego. Łączy mi z tymi. Ciach bajera. Zabieramy się za farsz, ale zanim do tego przystąpimy, musimy pokroić bardzo drobniutko w kosteczkę cebulę. Kroioną cienko w kosteczkę rzucamy na patelnię na masło. Cebulka już jest pokrojona. Ale pan Andrzej ma jakiś ciekawy pomysł. Nie kroiłem, szczerze mówiąc, tak cebuli, więc spróbuję tutaj w jego stylu to zrobić. Sposób ten ewidentnie ma swoje plusy i minusy. Przyznam szczerze, że ja widzę więcej minusów. Chyba jednak na przyszłość będę to robił po swojemu. Dobra, i tą cebulę podsmażamy na maśle. Koniecznie masełko. Pozwól mi tamtą miskę, dobrze? Aha, delikatnie dobrze. Musimy zlać. Proszę, ja trzymam, trzymam. Tak, żeby uzyskać ten krochmal z dna. No, mogę nie jest go za wiele, tak? Jak państwo widzą, ale jest. O, a, dosyć ma jest. Konsystencję jest twardą. Gdyby przygotowywał farsz, możesz jeszcze wymieszać to dokładnie, to ciasto. No i faktycznie zostało coś, co pan Andrzej nazywa krochmalem. To jeszcze idzie do naszej masy. Nie no, w sumie ja mam pomocnika, no bo pan Andrzej ma pomocnika dziadka polskiego, który miesza, a ja mam tego pomocnika. To jest mój dziadek polski. Ej, zrobię to dla was i spróbuję, jak smakuje ziemniaczana woda. Nie za dobrze, jak surowy ziemniak. Dobra, za mięsko się bierzemy. Sorry, poszedłem dziś na łatwiznę, kupiłem takie mięso. Wieprzowe, wołowe. Panie Andrzeju, co tam z tym mięsem? Dwa jajka. Tylko trzeba uważać, żeby za bardzo się nie spiekła ta cebula. Sól. Pieprzy! Dobra, ja bym powiedział, że moja cebula jest podsmażona. Nie wygląda na tak podsmażoną jak tutaj u panów, ale to jeszcze bułkę w mleku moczę, bo się to ponoć przyda potem. Majeranek. Po prostu boski. Teraz wymieszać muszę to dokładnie bardzo. Czekajcie, bo ja mam taki pomysł. Wiem, że mam tylko jedną misję tego, ale to można wykręcić. Jakbym sobie to postawił tu teraz i to trzymał, to myślicie, że będzie ok? Wycwanili się. Czemu w zasadzie ma nie działać? Bo co? Czasem producenci są za bardzo troskliwi. O, no dobra, to łapskiem muszę to zrobić. Tak, w garści. Dobra. Wyciśnij nieźle i po kawałku wkładaj do tego ciasta. Dziadku Polski, proszę, mieszaj. Polscy od kuchni i ich goście. Tego farszu nie żałujmy specjalnie. Pewnie. Im więcej tam mięska, tym lepiej. No to robimy z tego takie kotleciki okrągłe, śliczne. Kładziemy to na mąkę i następnie. Dobra, i co? Na to idzie mięso. Teraz trzeba to zalepić. Tak oto powstał mój pierwszy kartacz. Okej, szczerze mówiąc, mam pewne wątpliwości co do tego, czy one powinny być tak skurwysyńsko duże, jak wyszły. Ogromne mi wyszły, patrz, to jest moja dłoń. Ja mam naprawdę spore dłoń. One ponoć idą do wrzącej, osolonej wody. Ach, jak się pięknie gotuje. Woda. Dobra, woda się nam pięknie gotuje. Może nie aż tak pięknie jak panu Andrzejowi. Ach, jak się pięknie gotuje. Spróbuję teraz wsadzić do niej te skurwysyny. Pytanie, czy to mi się nie rozwali. Dobra, wezmę na razie może tylko dwa. Robię dziś timelapsów, bo mam problem pamięciowy. W sensie mam bardzo mało jeszcze pamięci mi zostało. I nie mogę zgrać karty
Jest to tak durny powód, dlaczego nie mogę tego zrobić, że nawet wam nie będę mówił. Ponoć one są gotowe, jak wypłyną, a w tym czasie mamy zrobić jeszcze skwareczki. Ostatnio miał naprawdę chyba kiepską pastę. No nie wygląda to najlepiej, powiem wam. Ale wiem, co z temu winne. Winne jest to, że nie było ze mną dziadka polskiego. Gdyż, jeśli chodzi o karpaczu pana Andrzeja, dziadek polski bardzo skrupulatnie odcisnął bułkę od mleka, a ja tego nie zrobiłem. Więc to wydaje mi się, ciasto nie jest takie, jak być powinno. Powiem więcej, tego ciasta prawie nie ma. Rozwaliło w wodzie. Tak więc myślę, że można powiedzieć, że wyszły mi nie kartacze, tylko partacze. To jest ostatnia kulinarna porażka, jaką jestem w stanie przyjąć.